sposób na tak, jeden na nie i jeden na nic nie wyszło. Dziękuję bardzo. Całkiem za sprawę. Panie Sołtysie, serdecznie gratuluję na dużego poparcia. Co jest dużego. Pracujemy na to. Pracujemy. Chcę powiedzieć, jako na wybrany ten prezydent elektor. No, ja bym chciał podziękować wszystkim za zaufanie. No i, nie powiedzieć tylko jedno, dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść tego zaufania i myślę, że kurczę, po tej kadencji będziecie zadowoleni, jak jednak żeście powierzyli sołectwo dalej prowadzenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, przystępujemy do wyboru członków Rady Sołeckiej. Przypominam, że dzisiaj zebranie miejskie określiło liczbę członków Rady Sołeckiej na 5 osób. Sołtysem na czele, a więc będziemy wybierali 4 członków Rady Sołeckiej. W nieformalny sposób, pozaprotokolarny, Państwo stwierdziliście, że dobrze by było, żeby były 2 z jednej wsi, 2 z drugiej wsi. Aczkolwiek nie ma to wymiaru prawnego, to jest tylko umowa na takie zebranie. Wobec tego, proszę Państwa, proszę o podawanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej. Proszę bardzo, pani Jolanta? Pani Jolanta Mikuła. Czy pani się zgadza? Tak. Dziękuję. Pani Gosia Czepczyńska. Małgorzata Czepczyńska. Pani Małgorzata Czepczyńska? Tak. Pani Małgorzata Czepczyńska się zgadza. Pan Władek Bilski. Pan Władysław. Władysław. Pan Władysław Bilski. Czy pan się zgadza? Tak, zgadza się. Pani Justyna Testka chciałem. Testka? Testka, tak. Nowa krew, że tak powiem, zasili. Pani Justyna Testka, nowa krew. Nowa krew. Czy pani się zgadza? Zgadzam się. Ale pani, przepraszam, że zapytam. Pani jest Testka czy Testka? Testka. Testka. Jest napisane w statucie Sołectwa, że wybiera się z nieograniczonej liczby kandydatów. Wobec tego ma prawo podawać kolejny kandydat. Bardzo proszę. Nie widzę, nie widzę. Proszę Państwa, choć mam na miarę dobry wzrok, ale nie widzę. I proszę wobec tego Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy. Aha, jak głosujemy? To jest.